Witajcie. Przede wszystkim dziękuję, Maja, dziękuję, Artur, za zaproszenie. To naprawdę olbrzymi zaszczyt wystąpić tutaj. Odkąd dowiedziałem się, że jest aula, bo to pojawiło się w mojej głowie jakieś 3 lata temu, a to moje marzenie było to, żeby opowiedzieć wam trochę o tym, co robimy. I tak, żeby troszeczkę nawiązać z wami kontakt, to mam do was takie pytanie. Kto z was prowadzi własny biznes, startup, czy w ogóle jest przedsiębiorcą? Okej, super. A kto zamierza być jeszcze? Okej, to wzrost liczby zakładanych firm będzie nieduży w najbliższym czasie, ale super, super, że dołączacie do tego elitarnego grona ludzi, którzy wzięli w jakiś sposób odpowiedzialność za swoją przyszłość i ją kształtują. Jeszcze jedno pytanie. Kto z was słyszał o BiznesLinku albo kiedyśkolwiek był w BiznesLinku? To super. Jest jeszcze trochę osób, które nie były, więc ja pozwolę sobie krótko, puszczę filmik, który najlepiej chyba opowie w skrócie, czym jest BiznesLink, a później pokażę wam, co. A później pokażę wam, co tak naprawdę moglibyśmy zrobić razem. By rozwijać się błyskawicznie, potrzebuje ekosystemu biznesowego na miarę XXI wieku. Organizacja wszystkiego na własną rękę to olbrzymie koszty, gdyż samo miejsce do pracy to za mało, by szybko rosnąć. Dziś możesz już rozwijać biznes o wiele łatwiej. Wykorzystaj potencjał BiznesLink. Największy w Europie ekosystem dla startupów. Inspirująca przestrzeń. Program rozwoju. Największa społeczność. W 80% o szybkości rozwoju biznesu decyduje jakość ekosystemu, który tworzysz wokół siebie. Dzięki BiznesLink zyskujesz czas i możliwości. I najważniejsze, wreszcie możesz skupić się na biznesie. My organizujemy Ci wymarzone warunki do rozwoju i pracy. Jesteśmy dumni z tego, że od 2011 roku mogliśmy wspierać rozwój ponad 1000 projektów. Jedna karta daje Ci dostęp do ponad 30 usług. Oraz dostęp do wszystkich lokalizacji DHL 24 godziny 7 dni w tygodniu. BiznesLink to nie tylko startupy, ale również globalne korporacje i topowi inwestorzy, którzy pomogą rozwijać Ci skrzydła. Prowadź swój biznes na kolejny poziom. Umów się na rozmowę i dowiedz się, co zrobić, by dołączyć do ekosystemu BL.com. Dobrze. Słuchajcie, generalnie moim celem nie jest opowiadanie wam o produkcie i w jakiś sposób pokazywanie tego, że warto było z tego produktu skorzystać, ale trochę będę musiał o nim powiedzieć, żeby pokazać wam wartość, która być może dla kogoś z was stworzy jakiś ciekawy pomysł do współpracy i tego, co moglibyśmy robić razem. Więc w skrócie prezentacja będzie składała się z 3 takich punktów. Opowiem troszeczkę o idei BiznesLinka, bo jest to coś, wydaje mi się, że unikatowego, na pewno unikatowego na skalę europejską, a z naszej wiedzy wynika, że nawet na skalę świata. Pokażę wam zasoby, jakie mamy, a później opowiem wam o czymś przełomowym. Mianowicie pewnie słyszeliście nieraz o rozwiązaniach open source'owych, o tym, że są ludzie, którzy wymyślają pewną ideę, silnik i dają ją ludziom do wykorzystywania po to, żeby mogli dołączać ten potencjał, który stworzył ktoś inny, do rozwoju swojego biznesu. To jest już standard i trend, który na świecie zyskał wielu zwolenników i my w tym kierunku też chcielibyśmy rozwijać to, co stworzyliśmy. Stworzyliśmy projekt, który został sfinansowany ze środków unijnych. Ja zawsze to podkreślam, że to nie jest coś, co wyjęliśmy swoje pieniądze i stworzyliśmy, ale wydatkowaliśmy środki unijne w bardzo fajny sposób i stworzyliśmy bardzo duży potencjał. A teraz chcielibyśmy ten potencjał dać ludziom, którzy mają ciekawe pomysły. Więc w skrócie taki background historyczny. 10 lat temu powstała Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Zakładał ją Darek Żuk, Jacek Aleksandrowicz i Mariusz Turski. Ludzie, którzy założyli też Studenckie Forum Business Center Club. Być może ktoś z was jeszcze taką markę może gdzieś kojarzyć z tym całym projektem. Oni otworzyli pierwszy inkubator, którego celem było to, żeby pomóc ludziom, którzy chcą założyć firmę, zrobić to łatwo. No i wiadomo, no, żeby założyć firmę, to trzeba pójść i ją założyć, więc nie jest to zbyt trudne, ale biorąc pod uwagę później całą odpowiedzialność, którą przedsiębiorca bierze na siebie, no to jest to już pewnego rodzaju wyzwanie. Inkubator przedsiębiorczości pozwalał założyć firmę na zasadzie takiej, że ktoś posługiwał się NIP-em fundacji,
tożsamością fundacji, uwiarygadniał się w ten sposób, zakładał ją w 15 minut, nie miał nad swoją głową żadnych kontroli finansowych, kontroli podatkowych, kontroli wszelkiego rodzaju, bo to wszystko brała na siebie fundacja, otrzymał konto, no i mógł działać jak przedsiębiorca przez teoretycznie cały czas. My robiliśmy ten system po to, żeby dawać takie pierwsze narzędzie dla tych, którzy chcieliby otworzyć biznes, a dla nich założenie działalności takiej zwykłej albo spółki byłoby już czymś trudnym. Dzisiaj w całej Polsce działa 45 inkubatorów przedsiębiorczości zrzeszonych przy uczelniach, dlatego nazywają się akademickie inkubatory przedsiębiorczości, ale każdy w dowolnym wieku może skorzystać z takiej usługi do tej pory. Później powstał fundusz inwestycyjny Seed Capital, który w bardzo prostym modelu 15% za 100 tysięcy, niektórzy uważają, że to dużo, ale w bardzo prosty sposób, na zasadzie castingu, decyzja też bardzo szybka, pozwala pozyskać te 100 tysięcy na pierwszą fazę rozwoju swojego pomysłu. W ten sposób zainwestowaliśmy już, Piotrek, pomożesz mi, Piotrek jest z funduszu, ile 75 pomysłów, to jest jeszcze pewnie dojdzie przynajmniej 50 w przeciągu kilku najbliższych miesięcy. Cały czas te castingi odbywają się w całej Polsce i stworzyliśmy 10 innowacyjnych akceleratorów biznesu, tych czerwonych punktów działających w 10 miastach. Od niedawna również rozpoczęliśmy pracę nad projektem Stadion Narodowy, czyli Business Link na Stadionie Narodowym. Cała idea ekosystemu polega na tym, żeby brać ludzi, którzy są przedsiębiorcy, dawać im fajne narzędzia, pozwalać im w łatwy sposób się rozwijać, no i docelowo myślimy o tym, żeby wspierać takie projekty, które myślą o sobie globalnie, więc uruchomiliśmy 3 projekty globalne, takie 3-tygodniowe projekty akceleracyjne w Szanghaju, znaczy w Chinach, w Szanghaju, w Londynie, UK, no i Dolina Krzemowa jako Stany, tam kilka jeszcze kierunków. Stworzyliśmy taką wielką mapę, którą zaczęliśmy 4 miesiące temu mapować wszelkiego rodzaju zasoby, które mamy jako Business Link i zaczęliśmy tworzyć różnego rodzaju możliwości dla współpracy z partnerów. Ja do tego później jeszcze dołączę, ale taki adres partnership@blpoland.com to jest adres, który chciałbym, żebyście zapamiętali, jeżeli pojawił się jakiś pomysł na współpracę z nami w głowie. Produkt Business Linka to jest bardzo prosta rzecz, teraz przejdę do tych zasobów, więc troszeczkę opowiem o tym, z czego się składa. On się składa z takich 3 kół, które pomagają po pierwsze akcelerować model biznesowy, czyli dają całą tak jakby przestrzeń w zakresie tego, jak prowadzić biznes. Wiecie co, ja może zrobię inaczej, troszeczkę wam opowiem o tym produkcie, pokazując w międzyczasie filmik. On sobie będzie gdzieś tam w tle leciał. Okej. Czyli Business Link to przede wszystkim, ja to zawsze mówię, ludzie często kojarzą nas z takim świetnie wypasionym biurem, ale Business Link to przede wszystkim ekosystem, który daje wiedzę, społeczność. Organizujemy bardzo dużo wydarzeń z czołowymi przedsiębiorcami, między innymi Phil Libin, twórca Evernota, robił dla nas szkolenie. Ali Jafari był już 2 razy bodajże w Business Linku razem z ekipą Twittera, to wiceprezydent Twittera. Spotykał się z przedsiębiorcami, dzisiaj agencja, która obsługuje Twittera, ma biuro w Business Linku i można bardzo łatwo z nimi nawiązać współpracę. Odwiedził nas 50 Cent, to takie najbardziej chyba medialne wydarzenie, które działo się ostatnio. No jak 50 Cent wybiera firmę, która jedzie do Doliny Krzemowej, to odbija się to też szerokim echem później w mediach. I generalnie idea Business Linka polega na tym, żeby promować te najlepsze firmy i dawać im możliwości rozwoju. Ja się strasznie cieszę, bo dzisiaj na Facebooku, jak wrzuciliśmy informację o tym, że wybraliśmy top 10, listę takich najlepszych 10 firm, których chcemy się chwalić przez najbliższe 3 miesiące, to Michał Sadowski jako Brand24 napisał, że bardzo dziękuję, bo super być w ekosystemie, w którym ludzie tak bardzo starają się wspierać firmy. Między innymi Michał Sadowski był na wyjeździe naszym globalnym w Dolinie Krzemowej i korzystał z tych wszystkich rzeczy, które my, wykorzystując środki unijne, oddajemy przedsiębiorcom jako fajne produkty. My po prostu bierzemy te środki, staramy się jak najlepiej ułożyć programy po to, żeby były one smart. Nie zawsze wszystkim instytucjom się udaje, mam wrażenie, nam się udaje. I staramy się dawać przedsiębiorcom te możliwości, jednocześnie później jak oni wracają z tych globalnych kierunków, to staramy się ich wykorzystywać do tego, żeby zarażali do tego innych. Tego pana pewnie znacie,
Artur też raz na jakiś czas wspiera nasze różnego rodzaju działania w ekosystemie. Leroy miał przez 7 miesięcy biuro w Business Linku, rozwijał w jedną ze swoich spółek, które zajmowały się grami wideo. No i przede wszystkim w Business Link to przede wszystkim ludzie i tych firm, które aktualnie są w Business Linku, jest 500, ponad 1000 projektów, które wspieraliśmy w ciągu najbliższych ostatnich 4 lat. A konkretnie przestrzenie bizneslinkowe w tych 10 miastach, o których wam mówiłem, wyglądają mniej więcej tak, więc idea była taka, żeby stworzyć miejsce, w którym przedsiębiorca, ja powiem to otwarcie, bo nie chcę, żeby to była jakaś tam, no, bo to jest pewnego rodzaju zasób. Za 500 zł ma możliwość korzystania z biur takich, które kosztowały bardzo dużo, gdyby chciał mieć je na własność. Tam są sale konferencyjne, sale spotkań, różnego rodzaju miejsca, które zostały stworzone w bardzo fajny sposób, który stymuluje budowanie biznesu, poznawanie nowych ludzi. I to wszystko, co my robimy, to w tych przestrzeniach wkładamy masę wydarzeń, ponad 2,5 tysiąca wydarzeń, które organizujemy w ciągu roku po to, żeby integrować całą społeczność startupową w Polsce i mam wrażenie, że przez ostatni rok udowodniliśmy, że robimy to całkiem dobrze. Tyle, jeżeli chodzi o film, nie będę puszczał całości, jeżeli chcecie, to możecie obejrzeć resztę rzeczy na naszej stronie internetowej blpoland.com. Ja wrócę do prezentacji, bo tam jest więcej ciekawych rzeczy o tym, co moglibyśmy zrobić razem. I w skrócie tak, te zasoby, które wykreowaliśmy, składają się z takich 9 usług, które otrzymuje każda firma, która wchodzi do Business Linka. Dajemy 10 miejsc, które widzieliście przed chwilą, one są robione w tym samym designie we wszystkich miastach. No i tam jest szereg usług od skrytek pocztowych przez możliwość rejestrowania firmy, czyli te wirtualne biura, masa rzeczy, wszystkich nie dam rady teraz wymienić. Mamy system online, który pozwala, nasze Business Linki są otwarte 24 godziny na dobę, więc jak ktoś wyląduje we Wrocławiu na przykład o 2 w nocy, bo tak akurat przyjechał, to może sobie przyjść, teoretycznie się nawet przespać na hamakach, ale może sobie wynająć, znaczy zarejestrować salę przez system online i skorzystać z wszystkich usług. Totalnie jest to wszystko zautomatyzowane. Mamy system Contracts, który pozwala startupowi korzystać z wewnętrznej giełdy zleceń, wymieniać się usługami. Ja się cieszę, że tak jakby 60% firm, które są w naszym ekosystemie, deklaruje, że zrobiły między sobą jakiś biznes i to jest też jeden z współczynników, który mierzymy. My z racji naszej skali działania mamy bardzo dużo korporacji, z którymi współpracujemy na zasadzie partners, więc często te korporacje mówią, nie potrafimy zrobić marketingu w tym i tym zakresie, więc my wtedy korzystamy z takiej idei crowdsourcingu, że po prostu przychodzimy do startupów i mówimy, słuchajcie, jest problem, rozwiążcie go, a później pomagamy zdobywać zlecenia. Mamy cały program wiedzowy, który polega na tym, że raz na 3 miesiące każda firma ma organizowany taki kick-off, w którym menadżer zadaje pytanie, jak możemy ci pomóc przez te najbliższe 3 miesiące. Później staramy się te potrzeby jak najlepiej zrealizować w ramach zasobów, które mamy. Organizujemy 2,5 tysiąca treningów w całej sieci w Polsce w 10 miastach. Praktycznie codziennie się odbywa wydarzenie wiedzowe, mamy ścieżkę wiedzową i plejadę najlepszych ludzi, z którymi współpracujemy na zasadzie pro publico bono. My nie płacimy im za to, że przychodzą i prowadzą te szkolenia. Oni przychodzą, bo chcą wspierać ekosystem i to jest taka idea, która nas łączy. Mentoringi, czyli indywidualne spotkania z tymi, którym już się udało odnieść sukces po to, żebyśmy mogli tą wiedzę szerować. Masa wydarzeń społecznościowych, które mają mają na celu łączyć firmy, przełamywać lody między tymi firmami i dawać im szansę do tego, żeby się rozwijały. Miksery, które są taką naszą sztandarową imprezą organizowaną raz w miesiącu, na której robimy wydarzenie, zapraszamy guru biznesu, który opowiada swoją historię, dzieli się wiedzą, jest pitch contest, wybieramy startup, który pojedzie do Doliny Krzemowej co miesiąc i wydarzenie networkingowe na koniec, które przy alkoholu i jedzeniu pozwala na wymianę kontaktów. Mamy też różnego rodzaju konkursy, które organizujemy dla startupów. Ostatnio wypracowaliśmy taki konkurs, który się nazywa Top 10. Co 3 miesiące wybieramy najlepsze projekty. No i na te 3 miesiące wybraliśmy takie projekty. Stowless Technologies na ostatniej okładce Forbesa. Jeżeli ktoś z was czytał, to akurat Olga Malinkiewicz się znalazła i tam Forbes ją okrzyknął kolejnym, jeżeli uda im się skomercjalizować wynalazek, który stworzyli, to kolejnym Edisonem i wynalazek na miarę żarówki. Kuklet z Wrocławia, In
PayPay, taki pionier rynku wdrożenia płatności za pomocą bitcoinów. Material Nation, firma rewolucjonizująca w jakiś sposób zakup obiektów 3D, które można drukować na drukarkach, kupony. Ostatni case, w który zainwestowała marka, która nie mogę zdradzić jaka, ale zainwestowała kilka milionów w kupony, lider na rynku e-commerce. To myślę, że ktoś z was może się domyślać. Brand24 i cały team, który we Wrocławiu ma biuro i bardzo aktywnie uczestniczy w ekosystemie. Intel Clinic, który oczywiście ze swoim całym teamem jest poza Business Linkiem, ale między innymi teraz niedawno wrócili z wyjazdu akceleracyjnego do Szanghaju. Vintom, twórcy transmisji online, teraz wymyślili taki YouTube dla biznesu. Kolejny projekt Seedly, komercjalizacja wykorzystania wiedzy o tym, jak na przykład zachowujemy się, ile kroków robimy, ile jemy w medycynie i to jest bardzo, bardzo fajny projekt, który w najbliższym czasie mam wrażenie, że będzie też jednym z topowych projektów, które będą się pokazywały w Polsce. Nie Hojo, taka firma, która może nie jest do końca startupowa, ale stworzyła genialną platformę, ona się nie pokazuje na różnego rodzaju wydarzeniach startupowych, więc jej często nie zobaczycie, ale twórcy tego projektu stworzyli najlepszą platformę do wymiany usług sprzątania i to jest bardzo ciekawy projekt. Tak, to jest 10 firm z 500, które działa w tym momencie w Business Linku. Ja chciałem jeszcze króciutko wam powiedzieć o projekcie, który ujrzał światło dzienne tak naprawdę w zeszłym tygodniu, Business Link na Stadionie Narodowym. To było moje marzenie. Pół roku temu, jakby ktoś powiedział, czy to wyjdzie, to ja bym powiedział totalnie nie. To było marzenie, za którym chodziliśmy razem z kilkoma osobami, między innymi Darkiem Żukiem, przez pół roku i udało się zrobić coś, co wydawało się nierealne. 5000 metrów na Stadionie Narodowym. Każdy, kto jest w ekosystemie Business Linka, będzie miał do tego dostęp. To będzie największy ekosystem tego typu w Europie. Dwa piętra połączone z jeżdżalnią, więc będzie można też w kreatywny sposób się przebić przez stadion. To jest też projekt, który mega stadionowi się przyda, bo poza eventami, które się dzieją na stadionie, to stadion świeci pustkami. Tam na co dzień będzie 1000 osób. Dzięki temu projekty nie będą was interesowały, ale generalnie pracujemy z najlepszymi designerami w Europie po to, żeby stworzyć w ogóle coś, co wyniesie Polskę na myślę, że pokaże, że Polacy potrafią robić taki design, który będzie transformował w ogóle myślenie o open space, o w ogóle space workach na całym świecie, więc tam nie będzie, w Business Link na Stadionie Narodowym nie będzie takich standardowych biur ze ścianami, będą takie cuby, które będą łatwe do aranżacji. Z fajniejszych rzeczy chcemy transformować w ogóle myślenie o tym, w jaki sposób ludzie pracują, bo większość firm, które obserwujemy, nie potrzebuje biurka do pracy. Oni potrzebują miejsca, w którym mogą się spotkać i rozmawiać. I głównie na tym polega nowoczesna idea biur, że niekoniecznie biurko oznacza biurko. Biurko oznacza tego typu rozwiązania. I tam będzie tego masa, przestrzenie coworkingowe bardzo łatwe do aranżacji w zależności od tego, jakie w danej chwili zespół będzie miał potrzeby. Coworking to również nie jest biurko, to jest przestrzeń, gdzie ktoś bierze sobie małą podkładkę i może spokojnie pracować w taki sposób bądź taki sposób. Będą też oczywiście przestrzenie, które będą bardzo eleganckie, będą przestrzenie, w których będzie można się spotkać i porozmawiać o różnych tematach. Będzie super innowacyjna sala kinowa, która pozwoli na organizowanie ciekawych wydarzeń startupowych. Po powierzchni będziemy się przemieszczali za pomocą hulajnóg. Będziemy mieli laboratorium takie warsztatowe i to jest tak jakby ten pierwszy punkt, o którym chciałem powiedzieć. Jeżeli ktoś z was zobaczył tu coś ciekawego i ma jakikolwiek pomysł na temat tego, jak współpracować, to ten adres, który za chwilę znowu się pojawi, partnership@bellpoland.com, to jest adres, na który chcielibyśmy, żebyście przesyłali nam taką propozycję, dlatego że raz w miesiącu organizujemy takie spotkania z naszymi partnerami, z ludźmi, którymi chcemy współpracować i briefujemy sobie pomysły, co moglibyśmy robić razem. Chcemy zrobić taki warsztat w partnerstwie z kimś, kto będzie nam pomagał taką przestrzeń wykorzystywać i budować to dobrze.
Chcemy zbudować studio, takie mega studio, które będzie łatwe do, no, w systemie coworkingowym. Każdy będzie mógł z niego wejść, skorzystać, kiedy będzie chciał, nie będzie musiał płacić za to krocie. I również potrzebujemy kogoś, kto będzie nam pomagał to studio obsługiwać i robić jeszcze masę innych rzeczy. Im bardziej innowacyjne, tym lepsze. Wymyśliliśmy sobie taki koncept, że chcemy tam zrobić salę ciszy, taką, w której będzie się wchodziło bez butów i będzie można sobie po stresującej rozmowie telefonicznej z inwestorem wejść i chwilę odsapnąć. Chcemy zrobić bawialnię dla dzieci, dlatego że już powoli nasz ekosystem to są ludzie, którzy mają dzieci i czasami potrzebują wpaść i nie do końca wiedzą, jak to zorganizować, więc chcemy to też ułatwić. Chcemy zrobić kapsuły do spania, które pozwolą po prostu przyjechać z innego miasta i w sumie nie trzeba będzie wychodzić, to będzie takie małe tech city. Także to jest w skrócie to, co chcemy zrobić. Ja nie chcę was zasypać masą informacji, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, już kończąc oczywiście, że to, co robimy, tak naprawdę, bo to my jak zaczęliśmy robić ten projekt kilka lat temu, to taki wielki hejt na nas poszedł, że oni wzięli środki unijne, to super, teraz łatwo im zrobić takie fajne przestrzenie. Ja to strasznie, strasznie poczułem. Przez ostatnie dwa lata pracowaliśmy bardzo mocno, żeby pokazać, że to nie jest tak, że my wzięliśmy środki unijne i teraz się będziemy wozić, tylko chcieliśmy wziąć te środki i zbudować coś fajnego po to, żebyście mogli wykorzystać to, co my zrobiliśmy i żebyśmy mogli zrobić coś razem. Nie wiem co, wy musicie wiedzieć, przyjdźcie wtedy do nas, my chętnie pomyślimy o tym, co moglibyśmy zrobić razem. Mając 10 biznes linków w Polsce, możemy robić naprawdę genialne rzeczy wykraczające poza ramy regionów. Mamy 10 biznes linków w Polsce, które mają sale konferencyjne, spotkania, możemy robić mega fajne eventy, więc jeżeli macie jakiś fajny pomysł na event, to możemy zostać partnerem tego eventu, możecie dostać salę za darmo i różne fajne rzeczy możemy robić. No i taka jest w sumie idea tego, co chciałem wam powiedzieć, więc oczywiście, jeżeli macie startup i chcielibyście w ramach tego ekosystemu również działać, to myślę, że jest kilka firm, którym też byliśmy w stanie pomóc. Nie jest to projekt biznesowy, który ma zarabiać krocie, jest to projekt, który ma się utrzymywać, więc myślę, że ta oferta, którą mamy, również jest bardzo przystępna. Ona oczywiście zawiera też w sobie jakąś tam pomoc de minimis. Ci z was, którzy robili projekty unijne, wiedzą, o co chodzi, ale zachęcam was do tego, żebyście zobaczyli, że coś takiego jest, bo to jest unikatowe na skalę świata. W Dolinie Krzemowej jest bardzo dużo fajnych inicjatyw i oczywiście to jest Mekka, tam każdy powinien być, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że w Polsce, jeżeli razem będziemy wszyscy pracowali nad tym ekosystemem, my bardzo wspieramy takie inicjatywy, między innymi jak Artur, ja cały czas obserwuję to, co robicie i to jest genialne, więc jeżeli takich inicjatyw będzie więcej i będziemy je łączyć, to myślę, że w Polsce powstanie ekosystem, który będzie dawał niesamowite możliwości. Także tym chciałem zakończyć. Jeżeli ktoś z was miałby ochotę, to partnership@blpoland.com można pisać. Tam będziemy informować o tym, kiedy organizujemy te spotkania, jak możemy współpracować, albo kontakt do mnie można też znaleźć na różnych tam portalach społecznościowych, więc jakkolwiek chcecie, to zapraszam do kontaktu.